Nasza konstrukcja to jest po prostu dron, bezzałogowe urządzenie latające, składające się z czterech silników bezsiadkowych, które służą mu na napęd, zasilane baterią. I sterowanie takiego urządzenia odbywa się za pomocą wszystkich podzespołów elektronicznych, które odpowiadają za stabilizację lotu. Jest to cała po prostu struktura automatyki, która to wszystko kontroluje. Ale ideą naszej pracy było wykorzystanie właśnie GPS-a i tym się różni nasza konstrukcja tego typu innych konstrukcji, które są sterowane ręcznie. Nasza konstrukcja jest sterowana za pomocą GPS-a i jest całkowicie automatyczna. No jest to prototyp, tak? Także dla celów po prostu prototypowych my to kontrolujemy jeszcze ręcznie, żeby mieć całkowity nadzór na tym. Ale idea jest taka, żeby wykorzystać to urządzenie do po prostu całkowitego automatu, że urządzenie będzie całkowicie samodzielne. Zdarza się mieć studentów, którzy kończą dwa kierunki i potrafią połączyć wiedzę, którą nabyli w toku studiów z wiedzą praktyczną, no i nie ma to co ukrywać, z hobby. Zbudowaliśmy tutaj wspólnymi siłami ciekawe urządzenie, które potrafi poruszać się w powietrzu i dodatkowo rejestrować obraz cyfrowy. Zastosowaniem tego urządzenia jest monitoring wszelkiego rodzaju infrastruktury. Celem bezpośrednim podjętych działań było zbudowanie urządzenia, które samodzielnie będzie potrafiło monitorować linie elektroenergetyczne. Myślę, że jest to bardzo ciekawe rozwiązanie i nie zdarza się często, że studenci podczas dosyć krótkiego czasu, jaki mają na zbudowanie pracy magisterskiej, potrafią zbudować właśnie takie urządzenie, które będzie kompletne, no i które może być w przyszłości zastosowane w praktycznym rozwiązaniu, jako praktyczne rozwiązanie. Obecnie dron pracuje na aplikacji MultiV. Jest to darmowa aplikacja typu open source, co w skrócie znaczy tyle, że po prostu można ją modyfikować oraz rozbudowywać. Oferuje ona szereg możliwości oraz funkcjonalności, które pozwalają użytkownikowi na odpowiednie stworzenie sobie trasy lotu urządzenia. W przyszłości mamy nadzieję, że nasze urządzenie zostanie przyjęte przez kolejne zespoły studentów, którzy będą rozbudowywali je o kolejne funkcjonalności, takie jak na przykład omijanie przeszkód w celu poprawy aspektu bezpieczeństwa korzystania z urządzenia.